Jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych ekonomicznych omówię z finansów zagadnienie wartości bieżącej rent. Na ekranie umieściłam treść przykładowego zadania, które postaram się omówić. Po wstępnej ocenie zdolności kredytowej pewnej firmy bank zgadza się udzielić 10-letniego kredytu inwestycyjnego w systemie rat stałych, kwartalnych, płatnych z góry. Przedsiębiorca ocenia, że jest w stanie spłacać co okres maksymalnie po 2000 zł, gdy obowiązujące oprocentowanie podobnego kredytu wynosi 6% rocznie. Jakiego rzędu kredyt może zaproponować bank na wskazanych wyżej warunkach? Obowiązuje kapitalizacja kwartalna. To, co my musimy ustalić w treści takiego zadania, tutaj jest napisane, to wartość bieżąca rent, czyli ile teraz bank jest w stanie udzielić kredytu, aby potem móc go spłacać stałymi płatnościami po 2000 zł. To, co my na pewno musimy w treści takiego zadania zauważyć, to jest to, że kapitalizacja ma charakter kwartalny, a więc naliczanie odsetek następuje co kwartał, a więc stopa procentowa roczna musi zostać podzielona przez 4, żeby otrzymać stopę procentową kwartalną. U nas do ustalenia jest wartość bieżąca z tych stałych wpłat. Ale, co jest ważne, z wpłat dokonywanych z góry. Dlatego w moim zapisie stosowany jest apostrof u góry, albo u Was może być to symbol na dole G jako z góry. Każdy może mieć swoje własne oznakowanie. Ważne, żeby zrozumieć typ zadania. To, co w treści zadania na pewno jest podane, to jest to, że renta będzie wnoszona w wysokości stałej 2000 zł. A okres trwania takiego kredytu to 10 lat. Jeżeli wiem, że kapitalizacja jest kwartalna, to my musimy 10 lat przeliczyć na liczbę kwartałów. 10 lat po 4 kwartały daje mi łącznie 40 kwartałów trwania takiego kredytowania, czyli tyle będzie okresów kapitalizacji. Po tym, jak już wiem, że stopa oprocentowania rocznie to 6% w skali roku, zostaje mi tylko ustalenie odpowiedniego wzoru na wartość przyszłą z tych rent, ale co ważne, płatnych z góry. Czy macie wzór tak zapisany, czy może z inną symboliką, to już jest sprawa drugorzędna. Ważne jest to, żeby po prawej stronie znalazła się taki element jak wysokość renty, oprocentowanie, jak i liczba kapitalizacji. Gdy wszystko odpowiednio popodstawiamy, to znaczy wysokość renty, oprocentowanie roczne, ale podzielone przez 4, żeby było kwartalne, oraz liczbę kapitalizacji, oczywiście zgodnie ze wzorem z minusem, czyli minus 40, wychodzi nam 60 729 zł i 17 groszy. Na koniec pozostaje nam już tylko napisanie interpretacji. Pamiętajcie, że napisanie tych choćby kilku słów interpretacji w przedmiotach ilościowych ekonomicznych jest po prostu niezbędne. Bez niej zadanie, bez takiej interpretacji może być po prostu nawet niesprawdzone. Moja przykładowa interpretacja brzmi: przedsiębiorca powinien oczekiwać, że przy obecnych warunkach proponowany kredyt inwestycyjny będzie udzielony na kwotę maksymalnie 60 729 zł i 17 groszy. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl.
Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.